Hej, witajcie na kanale Basia w Kecerze, z tej strony oczywiście Basia. Dzisiaj Was zapraszam na bardzo szybki przepis, na coś słodkiego, coś co wspaniale Wam podbije tłuszcze. Będzie to czekolada, keto czekolada. Przepis jest bajecznie prosty, skład jest po prostu super rewelacyjnie, ultra króciutki, bo kochani będziemy potrzebowali 70 g oleju kokosowego, erytrytol do smaku, do tego odżywka białkowa. Ja sobie do tego dodam jeszcze kropelki o smaku maślanym, ale aromatowe, tak żeby po prostu sobie je wykorzystać, bo mam. Oczywiście możecie pominąć, nie wykorzystać, jak wolicie. Kochani, przepis, tak jak mówiłam, bajecznie prosty, na gaz. Dajemy sobie w rondelku olej kokosowy. Na małym gazie rozpuszczamy go. Przygotowujemy sobie do tego odżywkę białkową, ja używam izolatu białkowego, mój będzie o smaku białej czekolady. No pachnie super. Miam, miam. I to wszystko. Jak nam się rozpuści, to za chwilkę do Was wracam. A few moments later. Już nam się prawie rozpuścił, dlatego dodam sobie najpierw takie odpowiedniki dwóch łyżek erytrytolu. Dwóch łyżek stołowych erytrytolu i sobie wszystko ładnie rozpuszczam właśnie w naszym oleju. Do tego dodaję sobie tak 2-3 kropelki aromatu i do tego powoli sobie dodajemy naszej odżywki białkowej. Kochani, możecie sobie spróbować, czy nie trzeba jeszcze na przykład dodać trochę erytrytolu, jak w moim przypadku. Ja mam w ogóle foremkę, która wygląda jak tabliczka czekolady, więc ja sobie po prostu to do tej foremki przelewam. I resztę sobie przelewam jeszcze do końca niedomieszane. To trzeba naprawdę do porządku rozmieszać. I resztę sobie przelewam do foremek. Po kostkach w sumie, na kostki, na lody, takie z lodówki wyciągnięte. Bo to też będzie fajnym właśnie rozwiązaniem, taka kosteczka. Okej, i ostatnie. I możecie sobie zostawić to tak do wystygnięcia, możecie sobie to wrzucić do zamrażalnika. Ja sobie wrzucę po prostu do lodówki. Jak mi się zamrozi, jak się zmrozi, jak się zimni, kiedy już będzie po prostu można wyciągnąć z całej foremki, wtedy do Was wrócę. A w takim razie na chwilę obecną się na momencik żegnam. A few moments later. Kochani, minęło może dosłownie z pół godzinki. Mamy już gotową naszą czekoladę, więc ja ją wyciągam z mojej foremki. Jak widzicie, wygląda jak prawdziwa czekoladka, więc super. Te tutaj sobie też, o, jak popękały w sumie. A też już są ok. Biorę Was i Wam pokazuję, jak wygląda. Taki szybki przepis Wam dzisiaj pokazałam. Jeżeli jeszcze wytrwaliście do tego momentu i mnie dalej oglądacie, to zapraszam do zostawienia w komentarzu. Możecie napisać moja ulubiona czekolada to i podacie wtedy swoją ulubioną czekoladę i jej smak. Smak tej ulubionej czekolady. Dzięki, że jesteście, dzięki, że mnie oglądacie. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia oczywiście w kolejnym środowym odcinku w przyszłym tygodniu, bo mamy dzisiaj sobotę. W sobotę wchodzi ten odcinek, jego troszeczkę wcześniej nagrywam. No ale tak, żeby się ze wszystkim wyrobić, żeby ze wszystkim zdążyć. Kochani, nieważne. Trzymajcie się cieplutko. Zapraszam też oczywiście do zostawienia subskrypcji, łapeczki w górę. I do zobaczenia w środę. Pa, pa, hej. Pa. A, no i oczywiście zapraszam Was na mój Instagram i moją stronę na Facebooku. Także tutaj macie obydwie. Podsyłam Wam. Dzięki, trzymajcie się, pa, pa.